Dziś kulturalna, ale krótko i na temat. Na co najbardziej czekamy w 2019 roku? Ósmy sezon Gry o Tron, jednego z najpopularniejszych seriali w dziejach, wejdzie w kwietniu. No i cóż, uratują świat albo im się nie uda? 5 kwietnia wernisaż wielkiej wystawy, która prawdopodobnie będzie wydarzeniem roku. Andrzej Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawa poświęcona twórczości i życiu jednego z największych polskich reżyserów. Pod koniec marca wreszcie premiera nowego filmu Borysa Lankosza Ciemno prawie noc. Ekranizacja powieści Joanny Bator z Magdaleną Cierecką w roli głównej. Absolutnie do zobaczenia. Premiera najnowszego spektaklu w reżyserii Grzegorza Jarzyny w TR Warszawa. Inni ludzie na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej. W marcu w TR Warszawa. Jeszcze w L możecie przeczytać wywiad z reżyserem na wyłączność. To na pewno będzie też ciekawy rok dla polskiego kina. Też dlatego, że we wrześniu wchodzi nowy film Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. W rolach głównych Krystyna Janda i Katarzyna Smutniak, która gra jej córkę. Reżyser nakręcił ten film we Włoszech. Cokolwiek wybierzecie i cokolwiek was zachwyci, niech to będzie dobry rok, najlepszy. Życzę Kulturalna L.